Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo wymowna. Wiecie już na pewno bardzo dobrze, nieraz to słyszeliście od kapłanów, że Adwent jest czasem radosnego wyczekiwania. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim czytaniu widzimy to oczekiwanie. Prorok Izajasz, prorok Starego Testamentu, zapowiada przyjście Zbawiciela, tego, na którego wszyscy Izraelici czekali. Aby głosił dobrą nowinę, aby opatrywał rany serc, żeby zapowiadał wyzwolenie jeńców i więźniom swobodę. Izraelici albo prorokom nie wierzyli, albo ich nie rozumieli. Tak było i w tym przypadku. Słów proroka Izajasza nie zrozumieli, bo kiedy narodził się Mesjasz, nie poznali go. Jak wiemy z innego miejsca Pisma Świętego, przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Oczekiwali króla, tego, który będzie wyswabadzał więźniów i cały naród. Drugie czytanie z listu świętego Pawła mówi również o oczekiwaniu, ale już w zupełnie innej perspektywie. Na oczekiwaniu na Chrystusa, na Zbawiciela, na Mesjasza, na którego czekamy w paruzji, na powtórne przyjście. Dzisiaj, moi drodzy, można powiedzieć, że już jesteśmy niemalże w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Adwent powoli dobiega końca, ostatni tydzień do świąt. Stąd dzisiaj nietypowy kolor liturgiczny, który zdarza się tylko dwa razy w roku. Raz w Wielkim Poście i raz właśnie w Adwencie. Jest to kolor różowy, kolor, który zwiastuje nam radość, że jesteśmy już blisko, blisko świąt, blisko przyjścia Chrystusa. Bo Chrystus, tak jak też czytamy w dzisiejszej Ewangelii, przyjdzie i zajaśnieje niczym wschodzące słońce. Dlatego ten mrok, który jest przełamywany przez światłość z czerni, najpierw przechodzi w fiolet, fioletu w róż, aż wreszcie światłość zajaśniała w pełni i była czystą światłością, którą jest Chrystus. W Ewangelii widzimy dzisiaj kolejny raz już postać Jana Chrzciciela, który mówi bardzo wyraźnie, że nie jest tym, za kogo był przez wielu brany. Nie jest ani Mesjaszem wyczekiwanym, ani prorokiem. Jest tym, który przygotowuje drogę dla tego, który idzie po nim, a który jest już tutaj zaraz obok, bo przecież pamiętamy jeszcze niedawną uroczystość niepokalanego poczęcia Matki Bożej, kiedy była odczytywana Ewangelia o zwiastowaniu, po którym Matka Boża udała się do świętej Elżbiety i na głos Maryi podskoczyło dzieciątko w jej łonie. A to dzieciątko to był nikt inny jak Jan Chrzciciel, który już w łonie Matki rozpoznał swojego Zbawiciela. Na ten ostatni tydzień Adwentu dołóżmy wszelkich starań, aby przygotować się jak najlepiej na czas świąt Bożego Narodzenia. Księża co roku przypominają, że nie tylko porządki domowe, ale również porządki we własnym sercu. Te są najważniejsze i to przygotowanie do świąt jest najistotniejsze. Więc na ten ostatni czas przedświąteczny tego wam życzę, abyście znaleźli czas na wszystko. I na uporządkowanie swojego serca, znalezienia czas, jeżeli jeszcze jest potrzeba, na sakrament świętej spowiedzi. No i oczywiście, żeby dom przygotować tak, aby rodzina w pokoju mogła się spotkać i świętować te wielkie święta, na które czekamy.